scenerii solankowej tężni w uroczystości Bożego Ciała odbył się koncert uwielbieniowy. Na scenie wystąpił zespół Nowa Pieśń. Po sukcesie pierwszej edycji solanowe uwielbienie powróciło ze zdwojoną siłą i jeszcze większą radością w tle. Zespół Nowa Pieśń zadbał o to, by pieśń niosła się wieczorową porą przez ponad 2 godziny, a licznie zgromadzona publiczność domagała się bisów. W uroczystości wziął udział prymas Polski arcybiskup Wojciech Polak. Wspólnota i uwielbienie to słowa klucze deszyfrujące zamierzenia pomysłodawców koncertu i nowrocławskich muzyków, którzy podczas solanowego wieczoru chwały pragnęli najpiękniej jak potrafią podziękować Bogu za dary, jakimi ich obdarzył, a także możliwość doświadczenia Jego miłości w Najświętszym Sakramencie. Nowa Pieśń jest zespołem, który skupia i nowrocławskich muzyków. Działamy od ponad 10 lat, współpracujemy razem, gramy i działamy na chwałę Bożą, bo skupiamy się wokół muzyki chrześcijańskiej. Posługujemy w diecezji naszej, zwłaszcza jesteśmy obecni w różnych imprezach i uroczystościach kościelnych. A inicjatywa solanowego uwielbienia zrodziła się dzięki temu, że po 10 latach, których my już razem z Piotrem Rogurzem myśleliśmy o tym, żeby to zorganizować, udało się to dzięki tutaj przychylności naszego miasta zorganizować po raz pierwszy rok temu i stwierdziliśmy, że to jest właśnie czas, gdzie przekazuje się tego ducha chrześcijańskiego, gdzie możemy wspólnie, my chrześcijanie, uwielbiać Jezusa, uwielbiać Go za dary, jakimi nas obdarzył, za to, że jest tak dobry, że możemy doświadczyć, że Bóg chce nam dzisiaj błogosławić, każdemu z nas. Akademia Szkolnictwa AS została wyróżniona w ogólnopolskim konkursie Szkoła Zawodowa Najwyższej Jakości. Inowrocławska Akademia już po raz drugi zdobyła tę nagrodę, co potwierdza wysoki poziom kształcenia zawodowego placówki. Akademia Szkolnictwa AS została wyróżniona za 2 projekty. My zgłosiliśmy 2 praktyki. Nowoczesna metoda nauczania oraz 2. praktykę pokaz swojej umiejętności, czyli dzielenie się umiejętnościami. I wśród tych praktyk zgłosiliśmy 2 konkretne projekty. W zakresie dzielenia się umiejętnościami zgłosiliśmy manufakturę Świętego Mikołaja, która polega, jak Państwo już wiedzą, bo to jest już kolejna edycja, na tym, że uczniowie wszystkich zawodów biorą udział i chwalą się swoimi umiejętnościami. Kucharze, cukiernicy, piekarze, każdy na tą okoliczność przygotowuje swoje umiejętności, swoją taką daną praktykę i to jest później razem w jednej imprezie ujęte, zapięte klamrą i zaprezentowane. A 2 praktykę, jaką zgłosiliśmy, to są e-podręczniki, czyli otwarte zasoby edukacyjne. Mamy komplet wszystkich e-podręczników do nauczania zawodowego, jak i nauczania ogólnokształcącego. Nasi uczniowie nie mają książek w takim wydaniu papierowym. Mają książki na pendrive'ach, gdzie są nasze wszystkie autorskie zasoby edukacyjne. Dodajmy, że we wspomnianym konkursie wzięły udział aż 104 szkoły z całej Polski. Akademia Szkolnictwa AS znalazła się w gronie laureatów na 9. miejscu. Gratulujemy! Inowrocław przez 3 dni gościł blisko 450 młodych muzyków biorących udział w jubileuszowej 45. już edycji Ogólnopolskiego Festiwalu Młodzieżowych Orkiestr Dętych. Blisko 450 młodych muzyków, reprezentantów Starej Brodnicy, Bydgoszczy, Gostynina, Kus, Rostarzewa, Tłuszcza, Woli i Zwolenia wziął udział w 45. Ogólnopolskim Festiwalu Młodzieżowych Orkiestr Dętych, który w miniony weekend odbył się w naszym mieście. Przesłuchania estradowe, koncert nocny z udziałem Izabeli Trojanowskiej, koncert galowy, a do tego jeszcze widowiskowa gra w ruchu, czyli musztra paradna. Muzycy, pasjonaci ciężko pracowali, by zasłużyć na uznanie jury i publiczności. Zdobywcą Grand Prix i jednocześnie nagrody publiczności została Miejska Orkiestra z Miasta Zwolenia pod dyrekcją Piotra Bombolewskiego. Orkiestra triumfowała również w kategorii musztra paradna. Jak widać, bardzo entuzjastycznie. Młodzież jest dumna, młodzież jest zachwycona. Wiedzieli, że w muszce paradnej są dobrzy, ale sukces zaskoczył ich totalnie. To, że mamy Grand Prix i najważniejszą nagrodę, nagrodę publiczności, to jest dla nas bardzo ważne i nobilitujące. Z okazji jubileuszowej edycji podjęto próbę pobicia rekordu Guinnessa w grze na największym bębnie świata, mającym 10 metrów średnicy membrany i ważącym 3 tony. W wielkim pębnieniu wzięło udział około 300 osób, w tym prezydent Ryszard Brejza.
Od 17 do 19 czerwca Inowrocław był areną sportów plażowych. Impreza odbyła się na placu imprez Ośrodka Sportu i Rekreacji. Blisko 250 zawodników i zawodniczek rywalizowało w weekend podczas 8 Festiwalu Sportów Plażowych. W turnieju piłki ręcznej plażowej w klasyfikacji mężczyzn zwyciężyła drużyna Damy Rady Inowrocław 2, a MVP imprezy został Hubert Niewiadomski. Tak, na pewno koledzy są lepsi od nas, wyszkoleni, grają dużo od nas. Parę lat już chłopacy zdobywali medale Mistrzostw Polski, ale chociaż muszę powiedzieć szczerze, jesteśmy w grze, ponieważ w zeszłym tygodniu byliśmy na Mistrzostwach w Szczecinie, zdobyliśmy tam srebro. Wydaje mi się, że dobrze dzisiaj gra wychodziła, no i wywalczyliśmy swoje. A może chociaż starsi koledzy dołożyli się tym, że wspólnie trenujecie, że pozwalają wam zdobyć jakby cenne doświadczenie? Tak, oczywiście, na pewno. No, zawodnicy są bardziej doświadczeni i przychodzi do nas na plus. Koledzy nam radzą, jakieś dobre rady. Myślę, że to jest pozytywnie wpływa na naszą grę. W turnieju siatkówki plażowej zwyciężył Paweł Stysiał i Jan Lesiuk. Na boisku do piłki nożnej plażowej najlepsza okazała się ekipa Stal Inox. W gimnazjum nr 2 odbyło się seminarium dla młodzieży pod nazwą Bezpieczne wakacje. Cennym poradom przysłuchiwali się uczniowie gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych. Zaproszeni prelegenci omówili zagadnienia związane ze stalkingiem i cyberprzemocą, informując, jak należy reagować na wspomniane zjawiska. W czasie prelekcji pojawił się też temat dotyczący odpowiedzialności za słowo i hejt. Uczniowie poznali też zasady bezpiecznego wypoczynku nad wodą. Organizatorem seminarium była Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości, gimnazjum nr 2 i Komenda Powiatowa Policji. Zorganizowaliśmy tą konferencję wspólnie z Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości w Inowrocławiu, a głównym tematem tej konferencji były zbliżające się wakacje i zagrożenia, jakie wynikają w związku z tym dla naszej młodzieży. Głównym takim zagrożeniem, które określiliśmy jako priorytet, są sprawy związane z tak zwaną cyberprzemocą, czyli tym wszystkim, co grozi młodzieży za pośrednictwem sieci internetowej i ewentualnie zdarzeń, których sami młodzi ludzie mogą być sprawcami, czyli tak zwanego hejtu internetowego czy też stalkingu. W minioną niedzielę odbyła się druga odsłona najbardziej kolorowego cyklu biegowego w Inowrocławiu, Four Colors Grand Prix Toyota Jaworski Blue Run. Na Stadionie Miejskim imienia Inowrocławskich Olimpijczyków odbył się drugi z biegów Four Colors Grand Prix Inowrocławia Blue Run na dystansie 5 i 10 km. W imprezie wziął udział około 450 biegaczy. W biegu na 5 km najlepszy okazał się Mateusz Goleniowski z Torunia z czasem 16 minut 41 sekund. Ja wczoraj miałem przyjemność startowania w nocnym biegu we Wrocławiu w półmaratonie. I tam faktycznie było chłodno. Dla biegacza raczej pogoda chłodna i deszczowa jest bardziej sprzyjająca jak pełne słońce i brak w zasadzie wiatru. Także wczoraj było troszkę prościej, dzisiaj troszkę trudniej. A jak oceniasz swój czas w kontekście tej trasy? Trasa wydaje się bardzo szybka i dynamiczna. Poza dwoma zakrętami i nawrotami o 180 stopni jest bardzo szybko asfaltowa. Także jest tutaj potencjał do szybkiego ścigania w przyszłości na pewno. I gorąco zachęcam do startu w kolejnych edycjach. Na 10 km najszybszy był Mariusz Pawłowski z Marzęcic z czasem 33 minuty 22 sekundy. I to już wszystko na dziś w magazynie miejskim. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.